Cześć, witam się z Wami w kolejnym foodbooku i dzisiaj na śniadanie mam dwie kromki chleba żytniego z ziarnami z Biedronki. Do tego jedna kanapka jest serkiem śmietankowym lekkim, takim o obniżonej zawartości tłuszczu. Do tego pomidor, szczypiorek, trochę soli i pieprzu. I druga jest z odrobiną margaryny, polędwicą sopocką i oczywiście też pomidor, szczypiorek, trochę soli i pieprzu. Do tego zielona herbatka z pomarańczą z Big Active. Także tak wygląda moje dzisiejsze śniadanie. I na drugie śniadanie mam moje pierwsze w tym roku truskawki, także bardzo, bardzo się cieszę. I mam właśnie tutaj zmiksowane te truskawki razem z jogurtem naturalnym, także nic więcej, nie dodaję żadnego cukru, żadnych sztucznych dodatków, także sama natura. Właśnie owocki i jogurt naturalny, także samo zdrowie. Taki właśnie koktajl, wszystko zmiksowane, jak najbardziej polecam na diecie. I na obiad mam dzisiaj takie fit spaghetti. Naprawdę nie ma tutaj nic niezdrowego. Mam tutaj makaron razowy, do tego kurczak pokrojony, właśnie podduszony po prostu na wodzie, do tego cebula, czosnek, pomidory pokrojone z puszki, trochę koncentratu pomidorowego, sól, pieprz, oregano, zioła prowansalskie. Także takie smaki. Naprawdę, no, taka zdrowa, fit wersja spaghetti, która zresztą jest już też na moim kanale od dłuższego czasu, także postaram się dać Wam odnośnik gdzieś tutaj, żebyście mogli zobaczyć i zerknąć, jak właśnie przygotowuję takie swoje fit spaghetti na diecie. I tak wygląda moja dzisiejsza kolacja. Mam tutaj serek wiejski lekki, który uwielbiam, ze szczypiorkiem i pieprzem. Do tego mam kromkę dużą chleba żytniego ze słonecznikiem, na to trochę margaryny, szynka z kurczaka gotowanego oraz ogórek zielony. Także taki skromny zestaw, bo dzisiaj naprawdę bardzo mało byłam na nogach, także nie jestem w ogóle głodna, ale tak, żeby coś zjeść, to taki właśnie zestaw. I tak wyglądał mój dzisiejszy foodbook. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!